Ferial zawiera słowa powszechnie uznane za niecenzuralne oraz sceny mogące budzić kontrowersje. Jeżeli nie życzysz sobie tego typu treści, to zrezygnuj z jego dalszego oglądania. W poprzednim odcinku Halina i Jagoda deczko się zjarały. Starzyści zebrali pierwszy poważny opierdol od profesora Niczego. Rafał zamiast robaków wykopał trupa, Jagoda z kolei przyłapała kierownika na jego mrocznym hobby. Typowa sytuacja w korpopolu. Jagoda Klęska biegnie przerażona korytarzem. Tym razem młoda kobieta poruszona jest sytuacją, jakiej przed chwilą była świadkiem, kiedy to 35-letni Orgiel Spięty, będący tu kierownikiem średniego szczebla, biczował się parówkami w gabinecie prezesa. Jagoda od jakiegoś czasu bardzo podoba się Pawłowi. Gdy chłopak widzi dziewczynę, natychmiast wyciąga notatki z najlepszymi tekstami na podryw, jakie podsunął mu jego ojciec, Olgierd Spięty. Masz coś na tyłku? Co? Mój wzrok. Rady ojca okazały się nieskuteczne. Już w ogóle nie rozumiem kobiet. Kto go uczy tych cholernych tekstów? Jaka kobieta by na to poleciała? Tymczasem na trzecim piętrze wspominany już dziś Olgierd Spięty zajmuje się bardzo poważnymi rzeczami. Wszak kserokopiarka to najważniejsze urządzenie w biurze. Północna znów grozi wojną. No tak. Co się dzieje? Będzie wojna nuklearna, musi być. Ja bym wolał, żeby nie było. Dlaczego? Przecież już czas. Czas na co? Na termonuklearną apokalipsę. Nie widział kierownik znaków? Halina, jestem tu tylko po to, żeby skserować te wycinki. Znaki! Znaki są wszędzie, są na niebie, są w wodzie. Ja pierdolę, o czym ty? Onyksowi żołnierze przedwiecznych powrócą z włóczniami zwiastującymi nadejście królestwa. Któlu fatek! Czułem, że ta rozmowa zaczyna zbaczać na dziwne tory. W naszej firmie ludzie są trochę mają trudne charaktery. Ale jednak Halina zawsze wydawała mi się tą jedną z normalniejszych. Któlu fatek! Frajerzy, to zawsze działa. Paweł udaje się na nieformalne spotkanie z profesorem, który czeka na niego przy firmowych śmietnikach. Co pani, złotówkę? Co pani mi pieprzy za złotówkę? Ja patrzyłem na Allegro, takie telefony kosztują lekko 1200 ziko. Nie, dziękuję, nie chcę. Ostatni raz jak kupiłem coś za złotówkę, to zaraz muszę przestać alimenty co miesiąc płacić. Nie, żegnam. Blisko, stare. Wzywał mnie pan. Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, aby... A nie, to jest kurwa ten... szpicel. Jak tam z tym? Sprawy z naszym kretem, powiedzmy. No, pracuję nad tym. Czyli, że co? No, chodzę tu i tam i węszę. Co ja z doświadczenia wiem, że jak ktoś mówi, że nad czymś pracuje, to znaczy, że nie robi kompletnie nic w kierunku tego, żeby tą sprawę zakończyć. Weźmy to nie pierdol. Trochę wam już przegina. Przegina, tak? O, mały ten. Malutki teść to zrobimy. Nagłośnij. Halo, panie kierowniku kochaniutki, ja taką sprawę mam, bo te zaopatrzenie, co ja kupowałem ostatnio i te faktury panu przyniosłem, to kiedy ja dostałem te pieniądze? Pracuję nad tym. Aha. O tym właśnie mówię.
Masz dwie godziny na to, żeby tego kreta znaleźć. Ja tu będę siedział, czekam kurwa dwie godziny, bo jak ty go nie znajdziesz, kierownik mi urwie jaja. Jak kierownik mi urwie jaja, to ja urwę tobie jaja, żeby mieć jakieś jaja. Myślę, że na tym transferze wyszedłby pan bardzo korzystnie. Godzina. Masz godzinę. Blisko trzech kwadransach grania i rozładowaniu telefonu prawie do zera, Paweł wraca do profesora z dobrą wiadomością. Mam go. Co, już? No tak, mam go. To kto nim jest? No, ten taki wysoki. Wysoki... Ja nie wiem, ja żadnego stażysty jeszcze nie widziałem, jak stał. Który to jest ten wysoki? No ten, co takie włosy ma. A, ten z włosami. A skąd wiesz, że to on? No, szpiedzy nigdy nie zdradzają swoich technik szpiegowania. No, w sumie racja. No dobra, ten wysoki, okej, to ja się idę ustawić z kierownikiem. Załatwimy tą sprawę, zaraz, a ty weź coś po pracy. Ostatnio ta Ola Szwed wyzwaniała do redakcji, narzekała strasznie, że kurwa ubiera już takie dekoldy, siedzi w tych kawiarniach i nikt jej zdjęć nie robi. Weź tam aparat, pstryknij jej. Witam!